Daniel Jarys jest nowym uczniem klasy 3A gimnazjum. Chłopak jest nieśmiały i z trudem nawiązuje nowe znajomości. Dlatego jest zadowolony, że będzie w klasie ze swoją dawną przyjaciółką Ewą Zakrzewską. To jest Daniel, od dzisiaj będzie chodził z nami do szkoły. Hej, miło mi, patrz, gdzie jestem. A ja Hela, czemu się tu przeniosłeś? Przeprowadzka. Dzięki. Taka. A wychodzicie razem do klasy? Nie, na szczęście to z nimi będziesz się użerał na co dzień. Aha, bardzo śmiesznie. Diana, co ty teraz masz? Matmy, muszę lecieć. Dobra, cześć. Pa. Gimnazjalista jest podekscytowany, bo spodobała mu się koleżanka Ewy. Chłopak jednak obawia się, że jest zbyt nieśmiały, aby się z nią umówić. No to może ja ją gdzieś zaproszę. Przestańcie ten... Za mnie? Co ty? Przecież pomyślisz, że jestem jakiś upośledzony. Ale nie o to mi chodziło. W sensie ja się z nią umówię do kina, no i wiesz, później w ostatnich dni coś mi wypadnie i wtedy ty będziesz miał wolny czas. Nie no, żartujesz! No dobra, zaraz będę. Ej, co jest? Mój pies nażarł się czekolady. O kurczę, a to jest trujące? No tak, muszę lecieć szybko do apteki i kupić coś na przeciwwymiotne, bo mi wykorkuje. Słabo. Jezu, Diana, przepraszam cię. Nie no, spoko, pójdziemy innym razem. Szkoda tylko, że już bilety są kupione. Daniela, może ty masz czas? Wiesz co, w sumie to mam. No, no to może pójdziecie razem. Przynajmniej bilety się nie zmarnują. No, no spoko. Dobra, no to co, no to ja spadam, a wy udanej zabawy. No dobra, dzięki, powodzenia. No to na razie. Cześć. No, a wy jak tam się wczoraj bawiliście? No świetnie, fajnie było. Serio? No. Tak w ogóle to co jest między tobą a Danielem? W sensie? No, kręcicie ze sobą? Co? No co, ty już dawno to mamy ze sobą. A co, spodobał ci się? No, w sumie to tak. No to super, lepszego chłopaka nie mogłaś sobie znaleźć. Nie wiedziałam, że Ewka chodziła z Danielem. Co z tego, że to było w podstawówce? Przecież widzę, że nadal coś ich łączy. Kurczę, no a Daniel tak mi się spodobał. Podobasz się jej totalnie. Serio? No, normalnie nie wiem, jak ty to zrobiłeś, ale tak się cieszę. No, świetnie. Sorry. Daniel jest podekscytowany, bo ma szansę poderwać Dianę. Nie wie, że dziewczyna jest coraz bardziej zazdrosna o jego przyjaciółkę. No, obrona! Podaj, podaj! Szukaj Daniel! Podania, szukaj Daniel! Podania! Czekaj, no, podania! Dlaczego mi nie podałeś? Sorry, ale Ewa była na lepszej pozycji. Z drugi raz? Przepraszam, następnym razem ci podam obietnicę. No, weź. Graj, nie gadaj. Nie no, ja nie wytrzymam. Może Ewka i Daniel nie są już parą, ale widać, że się lubią i super dogadują. Jeśli mam być z Danielem, to nie mogę patrzeć, jak on się ciągle świetnie bawi z tą swoją przyjaciółeczką. Ty mi się po prostu podobasz. No, ty mi też. Serio? No, tak, a dlaczego pytasz? No, bo nie wiem, czy coś z tego będzie. No ale jak to? Dlaczego? No bo jestem kompletnie zazdrosna o Ewkę. O Ewkę? Chyba sobie żartujesz. Nie. Byłbyś w stanie przestać się z nią widywać? No ale jak ty to sobie wyobrażasz? No przecież chodzimy do tej samej szkoły. No wystarczy, że nie będziecie po prostu gadać na przerwach i się widywać. Skoro jest twoją przyjaciółką, tylko przyjaciółką, to powinna to zrozumieć. No dobra, pogadam z nią. Okej, dzięki. Ewa jest zła, bo nie rozumie, dlaczego Daniel jej unika. To o co chodzi? No mów! No bo ja się już nie mogę z tobą więcej widywać. Co? Ani gadać. Co niby dlaczego? No bo Diana jest zazdrosna. Co takiego? Mam nadzieję, że jej powiedziałeś, żebyś się wypchała. Powiedziałeś jej, że przestaniesz ze mną gadać? No Ewka, ale ona jest taka piękna. No super, świetnie. No, no przepraszam cię, Ewka. Nie chciałam, żeby to tak wyszło, ale to była jedyna rzecz, którą mogłam zrobić. Bądź sobie z Dianą ile chcesz. No przepraszam cię. Ej, a tak w ogóle to pójdziemy do tej nowej knajpy za szkołą po lekcjach? No jasne. Okej, i ja stawiam. No, serio? No tak, za to, że jesteś takim super chłopakiem. A jestem? No pewnie. Dobra, my może lepiej pójdziemy, zjemy na następnej przerwie. Dobra, nie wyślajcie się tak, ja sobie sama pójdę. O, jak miło. Co ty zrobiłeś? O co ci chodzi? Czemu podniosłeś jej jedzenie? Bo jej upadło. Obiecałeś mi, że nie będziesz się z nią zadawał. No, o co ci chodzi? Przecież się nie zadaje. Tak, i ten uśmieszek przy podawaniu? Robisz to specjalnie, żebym była zazdrosna? No, przepraszam. To nie przepraszaj, tylko tak nie rób. No, zaczekaj, no przecież wiesz, że się z nią nie zadaje. Daniel, obiecałeś mi. No, okej.
Gimnazjalista ma coraz więcej wątpliwości, tym bardziej, że Diana wciąż jest zazdrosna o Ewę. Widziałaś? Ale super. Co jest super? No, będziemy razem trenować z dziewczynami do tych zawodów w kosza. No, ja bym się tak nie cieszyła. Dlaczego? Ewka tam będzie. O matko, nie zaczynaj znowu. No, gdyby nie ona, to pozwoliłabym ci grać. Serio? No, w końcu mi obiecałeś. Wiesz co, jak tak ma teraz wyglądać, że nie mogę jej batona podać? Zagrać z nią kosza? Obiecałeś mi. Wiesz co, chyba zbyt pochopnie. Słucham? Jak mam zrezygnować z przyjaźni z Ewką, to już chyba wolę zrezygnować z ciebie. Aha, okej, okay, dobra, to leć sobie do tej Ewki i trzeba mi było nic nie obiecywać. Cześć, Ewa. Widziałeś, że będziemy razem reprezentować szkołę w koszu? A Diana ci pozwoli? Już się z nim nie spotykam. Co? Czemu? A, zrobiła mi aferę, że ci podałem batona i że chciałem z tą zagrać w kosza. Co? Serio? No. Bez jaj. No więc tak do mnie dotarło, że nie chcę rezygnować z naszej przyjaźni. Wow, no co za niespodzianka. Wybaczysz mi. Zamroczyło mnie. Wolę mieć fajną przyjaciółkę niż słabą dziewczynę. No, w sumie to, wiesz co? Lepiej późno niż wcale. Zgoda? Zgoda. Idziemy pograć w kosza? No dawaj, chodź. Aha. Nadal jestem trochę wkurzona na Daniela, że tak łatwo chciał zrezygnować z naszej przyjaźni. No ale najważniejsze jest to, że się opamiętał. I mam nadzieję, że ta sytuacja więcej się nie powtórzy. Nie ma sensu spotykać się z laską, która chce mi wybierać, z kim mogę, a z kim nie mogę się przyjaźnić. Widocznie Diana nie jest aż taka fajna, jak na początku mi się wydawało. Dobrze, że to w końcu zrozumiałem.